Nie! Tak się pojawił. Co to za pterodaktyl? Co jest? Witam wszystkich, zanim zaczniemy odcinek, szybka informacja o konkursie na wygranie fotela Diablo X-Horn 2.0 za ponad 8 stów. Bardzo prosty temat. Musicie być koniecznie subskrybentami tego kanału, więc zachęcam was do zostawienia suba. Musicie mnie oraz profil Diablo Chairs obserwować na Instagramie i zostawić serduszko pod postem konkursowym u mnie na Insta. Zostawić łapę w górę pod filmem i u Diablo na Facebooku. Oraz najważniejsze, jako że jestem grafikiem, siedzę w chacie, wspieram akcję, hashtag zostań w domu, jest to bardzo odpowiedzialne, więc róbcie tak. Na naszym Discordzie Prozuraki są dwa pokoje, konkurs Diablo i konkurs regulamin. Tam macie wszystkie informacje, które są wam potrzebne do tego konkursu. Nieletni również mogą brać udział. Najważniejsze jest przygotowanie rysunku, kreatywne spędzanie wolnego czasu w domu. Pokażcie nam swoją pasję, pokażcie nam, co lubicie robić w wolnym czasie. Temat jest stuprocentowo otwarty, pokażcie swoje umiejętności w tradycyjnym rysunku bądź digitalowym. Możecie wrzucać zdjęcia, skany, pracę. Musi to być rysunek koniecznie, bo tylko rysunek jesteśmy w stanie ocenić. Musi on być opublikowany na tym specjalnie przygotowanym kanale na Discordzie. Plus może być tylko jedna praca na jedną osobę, więc wstrzymajcie się. Konkurs trwa od 14 do 24 kwietnia do północy. 28 kwietnia we wtorek w filmie będą wyniki. Zwycięzca może być tylko jeden, szczęścia życzymy wszystkim, aczkolwiek bawcie się tym, zróbcie coś fajnego, na pewno się tym rozwiniecie i pokażecie, co potraficie. Pokażcie się użytkownikom na Discordzie, pokażcie się nam, że potraficie. Warunki do wzięcia udziału są mega proste, więc ja zapraszam na film. Powodzenia, czekamy na wasze prace. Cześć, siemano, z tej strony Prozure, wy jesteście Prozurakami, mam nadzieję, że subskrybujecie ten kanał. Jeżeli nie, to zachęcam was do zostawienia subskrypcji z dzwoneczkiem, jeżeli film wam się później spodoba, zostawcie łapkę w górę, bo to mi tylko pokazuje, że chcecie tych odcinków więcej. I cóż, jak co tydzień we wtorek witam was w serii, oceniam animacje moich widzów. Jeżeli macie jakieś animacje, które chcecie wysłać, które chcecie, żeby się pojawiły na odcinku, ponieważ wiem, że wy też dużo z tego zyskujecie. Kanały, które polecałem w tej serii, zyskiwały po 500 do 1000 subskrypcji z dnia na dzień, więc na tego maila wysyłajcie mi swoje projekty animacji, które ja mam obejrzeć w przyszłych odcinkach. Mamy przed sobą jeszcze z 200 maili, więc dzisiaj trochę dłuższy odcinek. Mam nadzieję, że wam się to spodoba, mam nadzieję, że będziecie oglądali do końca i cóż. Pamiętajcie, żeby na końcu skomentować, która animacja podobała wam się najbardziej, a teraz bez zbędnego pieprzenia, zaczynajmy. Ale dobra kawka, lecimy. Dobra, mamy setup przygotowany od NC Rayon. Pierwsza animacja, już widzę, że jest dobra po miniaturce. Chyba dobry mail z góry, dziękuję za zobaczenie tego. Mam nadzieję, że będzie na odcinku przez uzamknięte na końcu. Chryste, mam nadzieję, że się pomyliłeś. Proszę ja tutaj was, uważajcie na ortografię, bo to jest strasznie ważne. Jest nieskończone, robiłem to w Krycie. Kryta rysuje może nie cały miesiąc, więc najlepsze nie jest. Dziękuję za poradnik do Kryty. Jeżeli to zrobiłeś po obejrzeniu mojego poradnika z Kryty i rysujesz dopiero od miesiąca i generalnie nie zajmowałeś się tym wcześniej. Proste, no nie ukrywam, że jest to proste, ale jest to bardzo przyjemne. Podoba mi się niesamowicie, powiem ci szczerze. Bardzo ci dziękuję, że spersonalizowane dla mnie. Rozwijaj się, a na pewno będą efekty. Dobry start. Poklatkowa animacja na początek odcinka? Szanuję, lecimy dalej. Okej, mamy od Dibaja z dopiskiem WTF. Jestem ciekaw, co to będzie za Lego. Zobaczmy. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Poczekaj, co jest? Czy to jest Homer Simpson w świecie, kurczę, Star Warsa? Tak się pojawił. Co to za pterodaktyl? Co jest? O mój Boże, potrzebowałem tego na początek odcinka. Co tu się dzieje? Jaka psychodela? Dodajecie tutaj w tworu, patrzcie na to, dodaję kawałek ruskiego techno. Patrzcie na to, odpalam to w 1.5 i daję ruskie techno w tło. Nasz projekt dla города. Bardzo ci dziękuję, potrzebowałem tego na sam początek odcinka. Dibaj, szacun totalny, rozwaliłeś mi beret. Nie mam pojęcia, co tam się działo, o co tam chodziło, ale... ale rozbawiło mnie to. Okej, mamy kolejną od Dibaja. Noc martwych trupów, to może być ciekawe. 6-sekundówka, taka szybciutka, flipa klip widzę. Okej, zapadła noc. Jakie to jest głupie, ale jakie proste, w swojej prostocie jest to piękne. Bardzo ci dziękuję, Dibaj. Powiem ci, szanuję twoje poczucie humoru, nie? Lecimy dalej. No, smartych trupów. Okej, mamy animację od Omega SN. Czy ja cię, człowieku, nie kojarzę? Czy Omega nie robił tych zajebistych animacji w piwocie, w sensie stickmanowych walk? Poczekaj, czytam, bo ja cię chyba kojarzę z forum i to mnie trochę przeraża. Jeżeli jesteś faktycznie Omega i mnie oglądasz, to możemy się spodziewać tej najlepszej animacji do tej pory w serii, nie? Przynajmniej patrzczakowej. To jest za jakość, ale musiałem tak zrobić, bo inaczej nie mógłbym tego wysłać. Animacja ważyłaby zbyt wiele. To możesz być ty, niestety, istety, bo jaram się. Cześć, masz tu moją animację o fragmencie z życia mojej postaci. Fragmencie! Ten czerwony z bandażami na rękach. Muzykę usunąłem, jak kazałeś. Usunąłem! Długo szukałem jakiegoś polskiego animatora, który mógłby ocenić moją animację. Mam nadzieję, że ci się spodoba. No jestem, powiem ci, pełen, kurczę. Jeżeli to jesteś ty, to już mogę z góry powiedzieć, że to będzie świetne, bo ja cię znam. Kojarzę twoje projekty. Nie wiem, czy to jesteś ty, ale kojarzę twoje projekty. Sprawdzamy. Okej.
Oj, to możesz być ty. Oj, to możesz być ty. Czy ja to mogę powiększyć? Poczekajcie. Rozmiar obrazu 200%. Okej. Okay. Good luck, son. O kurwa, będzie dobre. Już się jaram. Okej. Okay. Oj, to będzie dobre. Oj, to będzie dobre. Co jest? Kurde, dynamika, zbliżenia. Co jest? Nie będzie tego widać w kamerze, mam ciary, nie? Dobre. Poczekajcie, o Jezu, coś się dzieje. Czy on się mutuje? On się w zbroję, kurde, opancerzył się. Holy shit. Warkoczem go zjechał. To jest koniec, rozumiem, przedstawienie postaci. Powiem ci, szaboba, bardzo dobre przede wszystkim, dynamiczne, fajne dźwięki, przejścia kamery spoko. Jedyne czego nie masz jeszcze na tę chwilę to masz w sumie statyczne ujęcia, nie masz, jak to się nazywa po polsku, kątów padania kamery? Angles to się nazywa w animacji, czyli od boku, potem kamera przychodzi, na przykład oni się też przesuwają razem z tłem i tak dalej. To ci przyjdzie z czasem, ale dynamika postaci, fajna historia, dobra walka, choreografia tej walki jest bardzo przyjemnie zrobiona. Sporo efektów, dobre efekty dźwiękowe, bardzo przyjemne dodane wszystkie te elementy, kiedy było dużo slashy, dużo ciachnięć. I kojarzę, tak jak mówiłem, kojarzę twoje projekty, kojarzę w ogóle twój nick. I postaci nie kojarzę, ale no gdzieś jakby wiedziałem, że to będzie dobre. Gdzieś w głębi serduszka wiedziałem, że to będzie dobre i było to naprawdę dobre. Jeżeli mógłbym to ocenić, to naprawdę, naprawdę podejrzewam, że w większej rozdzielczości i z lepszym audio, czyli po prostu w oryginalnym rozmiarze pliku byłoby to jeszcze lepsze. Ale jest to naprawdę dobre i myślę, że na RHG, czyli tam Rock Hard Gladiators pewnie już nieraz zawitałeś. Przyjemne, bardzo dobre, jaram się, idź full body, będą z ciebie naprawdę potężni ludzie w branży. Lecimy dalej, szacunek. Moja animacja spóźniona, bo walnąłem literówkę w mailu od Milanos Admin. Dobra, czekajcie, ten Milanos? Czy to będą te dobre animacje? Poczekaj, zejdę na dół. To długi mail, więc to może być prawda. Ej, Prozure, z rozpędu, gdy się dowiedziałem, że będziesz oceniał animację widzów, walnąłem literówkę w swoim adresie e-mail. Założyłem to dopiero dzisiaj. Cieszy mnie jednak, że będziesz kontynuował serię. Także może się uda w kolejnym odcinku, już podsyłam moje prace. Zobaczmy, jestem ciekaw, zobaczmy, co będzie się działo. Mister Pupus. Lecimy. To jest Cartoon Studio w ogóle, poczekaj. Ja cię, chłopie, kojarzę. Milano z Cartoon Studio często komentuje moje filmy. Już masz 1,5 koła subów. Mam nadzieję, że po tym odcinku będzie ich trochę więcej, więc możecie sobie tam wpaść do chłopa i zasubskrybować kanał. Zobaczmy, z czym to się je. Ja widziałem parę twoich animacji, wyświetlały mi się już. To może być dobre, nie? Zobaczymy, z czym to się je. Jest takie bardzo fleszowe, nie? Jak te stare animacje do gier, które były produkowane na strony internetowe, gdzie było, musisz uruchomić flash playera i tak dalej. Okej. Okej. Jest fabuła, fajne zbliżenia, które od razu sygnalizują, na co mamy zwracać uwagę. To jest na plus. A bo ma w kominku rozpalone, dlatego! Zobaczmy, co wykombinuje. Okej. Okay. Oj, ta śnieżka to musiała być zrobiona naprawdę z czegoś ciekawego. O nie! Po co się cieszył, proste. Co, marchewą rzuci? Powinien walnąć tego Mikołaja, czy coś. Nie, no dobra, przestań! Ja to zbluruję! Jak chcecie, możecie sobie zobaczyć. Jest taki
poziom humoru, który ja lubię, ale nie mogę pokazywać na tym kanale. Szanuję za sygnet narysowany na bałwanku, ale nie pokażę tego na odcinku u siebie, sorry. Posprawdzałbym inny, ale już widzę, z czym się je Mr. Pupus. Sprawdźmy jeszcze tę starą twoją animację. Pierwsza randka Kibola, tam było napisane? Tak. Fajne, że robisz też jakieś takie tematyczne animacje, że masz... Ale to jest pięknie. Fabułę? Jest tak, tak pięknie. Ty jesteś piękna. Oj, przestań, przestań. Wiesz, zrobiłbym wszystko, byś była ze mną. Wszystko. Wszystko? Przyjściuteńku. Przestań chodzić tylko na te głupie mecze. A będę twoja, tylko twoja. Nie! Bardzo ci dziękuję za zgłoszenie Milano z studio. Jest to dobre. Jest to dobre, jest to chore. Humor jest trochę przekręcony, mi się podoba. Mam nadzieję, że tam nie masz żółtych ikonek u siebie. Ja u siebie na pewno nie chcę mieć, ale szanuję za pracę, bo finisze tych animacji są naprawdę, naprawdę w punkt. W sensie spodziewałem się tego, nie? Ale nie mogę pokazać. No kurde, dla własnego bezpieczeństwa nie mogę. Lecimy dalej, dziękuję za zgłoszenie. Dobre prace robisz, tyle mogę powiedzieć. Dobre prace robisz, wiesz co robisz. Rozwijaj się w tym i tyle. Rozwijaj rysunek, żeby to było troszkę lepsze wizualnie, a tak to podstawy animacji masz ogarnięte właściwie w pełni. Okej, lecimy z następną. Paweł Kubacki Animation. Cześć, mam 14 lat, na moim kanale są moje animacje, bardzo chciałbym, byś je ocenił. Widzę, że już jest klimat Dragon Balla, widzę, że są efekty dodane, widzę, że jest to robione w piwocie, ale nie wiem, na ile piwot teraz udostępnia modyfikowanie kształtów, bo widzę, że jest tutaj normalnie kształt Frezera i chyba Broly'ego na pierwszej formie. Zobaczmy, zobaczmy po prostu. Zacznijmy od Kamehameha, bo to jest proste, można to albo zrobić bardzo dobrze, albo to spieprzyć, więc zobaczmy, jak ci poszło. Oj, poszło ci dobrze. Oj, ktoś tu ogarnia. O kurde. O kurde. O kurde. O kurnia. Fajnie, że dodałeś angle, czyli że było widok z przodu. Była ta kamera, przejście kamery, było złamanie formy. Podoba mi się to, co tutaj zrobisz. W tym momencie, to mi się podoba. Mały dodatek, prosty dodatek, albo przebicie formy było skupieniem wzroku na tym, że on wali w nas prosto tym Kamehameha. Przyjemne, tego właśnie potrzeba w animacjach, żeby łamać kąty padania kamery, żeby uwaga była cały czas przykuta do tego, co się dzieje na ekranie. Ponieważ nawet w filmach akcji często macie na kilka kamer. Oczywiście coraz bardziej są popularne one-take'i, czyli że operator chodzi z całą sceną walki i choreografia jest robiona na one-take'u. Są wyjątki, ale i tak tam on zmienia perspektywę. Wyobraźcie sobie scenę walki, gdyby szedł cały czas na jednej płaszczyźnie. Jedynym filmem, który dobrze to zrobił, był Oldboy i scena walki w korytarzu, kiedy on już się wydostał z hotelu. Nie chcę wam spoilerować filmu. Jeżeli nie widzieliście azjatyckiego oryginału Oldboya, sprawdźcie sobie, naprawdę polecam film. Tam była taka przepiękna scena. Na YouTubie sobie wpiszcie Oldboy fight czy coś takiego, to wam pokażę scenę walki na jednym ujęciu, jak on przechodzi przez korytarz i klasuje typów. Powiem wam szczerze, że to może służyć jako genialna choreografia nawet do walki w piwocie. Bardzo dobre. Sprawdźmy sobie jeszcze Broly'ego, bo jestem z czystej ciekawości. Jak na 14 lat to było bardzo dobre, serio. Lecimy z następną. Jest muzyczka, więc niestety nie odpalam muzyczki i znam tę piosenkę, bardzo dobre zresztą. We will be victorious, leci w tle. Okej. Szkoda, że jest to logo, kurczę, z tego programu, ale po raz kolejny. Fajnie ten, fajne przebitki, kamer i tak dalej, no efekty pododawane. No jest to przyjemne, kurczę, ten strasznie psuje, ten logotyp strasznie psuje, umówmy się, nie? Tu jeszcze atak, dodane jakieś rozmycia, jakieś takie jakby duchy za nim, że on faktycznie jest mega szybki, nie? To jest taka specyfika Dragon Balla. Ten Kamehameha mi się podoba ze wszystkiego najbardziej, no ale mamy pełną animację, która jest naprawdę dobrze zrobiona, mamy ten przejście kamery na wprost, no... No jest to dobre, jest to dobre. Włosy mu nawet falują, no umówmy się, kurde, są tutaj... Jest to naprawdę przyłożenie uwagi do szczegółów. Ja to szanuję. Paweł, naprawdę dobra robota, szanuję robotę. Szanuję to, że zwracałeś uwagę na szczególiki, na przykład na te włosy falujące, na jakieś tam pierdołki. Ta aura faktycznie się ruszała i tak dalej. Mam nadzieję, że robiłeś to sam, chociaż mogło to być robione ze sprite'u. Mimo wszystko zrobiłeś to dobrze. Efekt finalny się liczy najbardziej. Lecimy dalej. I mamy więcej animacji od Pilminki, czyli najbardziej aktywnej osoby na naszym Discordzie. Pozdrawiam cię serdecznie. Zobaczymy, czy teraz się postarałaś bardziej, bo ostatnio trochę olepczo podeszłaś do tematu. Wszystkie będą miały muzyczki z mem, pomiń sobie intro, okej. Okay. No dobra, sprawdzam, po prostu będę wyciszał. Okej, okay, jest intro Pilminka, spoko, lecimy dalej. Czy ona twerkuje? Co jest? Co jest? Co jest? Halo? Czy ja czegoś nie rozumiem? Co to było? Czekaj, lecimy z następną, dam jeszcze szansę. Co jest? Okej, okay, są znowu kuce.
gima się pod rytm muzyki. Bardzo, bardzo prosta animacja na razie. Ona jest chyba nawet robiona czwórkami, nawet nie dwójkami, bo bardzo, bardzo małe ruchy są. Proste, przyjemne, proste, fajne rysunki, powiem szczerze, fajnie pocieniowane. Ogólnie to wszystko jest takie bardzo prościutkie, ale przyjemnie narysowane, nie? Jest przyjemnie narysowane, to trzeba ci oddać. Okej, spoko motyw z tym wyczerpaniem energii. Wygląda jak Freddy Krueger trochę z widłami. Kompletnie nie jestem w stanie zrozumieć. Pewnie ludzie, którzy w tym siedzą, rozumieją ten cały mem. Dzięki ci, jest to na pewno lepsze niż ostatnia animacja. Widać, że coś tam rysujesz, jakiś tam potencjał jest, więc próbuj, kombinuj. Trochę więcej animacji w tym wszystkim i naprawdę, naprawdę będzie dużo lepiej. Dzięki za zgłoszenie, lecimy dalej i bądź dalej tak aktywna na Discordzie, bo widzę, że gonisz tych, którzy są, kurczę, od roku dwóch na tym Discordzie, serio. Okej, mamy coś szybkiego, Natalia Dab. Hej, wysyłam ci moją pierwszą animację w życiu. Sorry, że taka krótka, ale zainstalowałem. Sprawdźmy to. Ja wiem, czy taka beznadziejna aplikacja na telefon. Fajnie to wygląda, trochę się telepie. No jest to proste, umówmy się, nie jest to proste. Jak na pierwszą animację, to możesz iść w to dalej, bo to jest naprawdę całkiem spoko. Okej, sprawdzamy następną animację od J. Schwarz. Cześć, jestem w szóstej klasie, nie przegapiłem jeszcze żadnego odcinka od kiedy zacząłem cię oglądać, a zacząłem jakiś rok temu. Bardzo ci dziękuję, bardzo mi to schlebia. Ta animacja mi zbyt dobrze nie wyszła w porównaniu do tych, które wysyłałem na Discordzie, ale postanowiłem akurat ją wysłać, tą wysłać. Sprawdźmy sobie to. O kurczę, jest to Animate albo Flash. Widzę to, pan glut. Animate albo Flash, chyba nie jest to pivot. Nie wydaje mi się, chociaż... Cholera wie już tak szczerze. Nie no, jest to na pewno jakiś Animate albo Flash. Fajne, przyjemne, trochę sztuczne ruchy, umówmy się. Długi. Napisy mega za szybko. Fajnie, że dodajesz speedliny, szczególnie przy tym przejściu przez pierwszy plan nad tym gościem. To było fajne, że on tak przeskoczył przed nim tutaj, nie? Taki ślizg zrobił. Przyjemne ruchy tego jego glutowatego cielska, ale ogólnie dużo pracy jeszcze przed tobą. Całkiem dobra próba i wydaje mi się, że połączenie kilku programów. Nie wydaje mi się, że zrobiłeś tego gluta w piwocie, chociaż kto wie. Hero Dent. Cześć, również zajmuję się animowaniem, ale w trochę inny sposób, więc nie wiem, czy przejdzie. Nie znajdę plików, więc rzucę linki do YouTube. Dzięki za uwagę. Sprawdźmy, z czym to się je. Okej, widzę, że w Minecrafcie coś. Wyłączam dźwięk od razu, ale przyjemne, widzę już na pierwszy rzut oka. Jest chyba ten program nawet do animania Mineimator, tak? Mineimator, jakoś tak. Napiszcie też, czy chcecie ten odcinek z tego właśnie, jak robię animację w tym programie, bo wiem, że dużo z was chciało, żebym zrobił coś z Minecrafta. A wiem, że jest do tego cały program, całe oprogramowanie, które się tym zajmuje. Okej, nagroda, akceptuj, odrzuć. Ciągle w jakąś gierkę. Podoba mi się to, że emocje na jego twarzy są oddane, nie? Podoba mi się to, że ta pochodnia się tam w tle pali. Ten laptop, w ogóle nie wiem, jak działa ten program, ale wygląda to dobrze. Serio, wygląda to w porządku. Jest proste, ale wygląda to w porządku. Pewnie z muzyką byłoby to bardziej sensowne, nie? Ale nie mogę tego puścić. Animacja chodzenia bardzo dobra. Jeżeli trzeba robić wszystko od zera, to jest spoko. Naprawdę dobrze jest to zrobione. Przejdźmy jeszcze raz do tej animacji. Spoko animacja chodzenia. Bardzo proste, ale bardzo przyjemne. Jak odpaliłem sobie z muzyką, to jest to faktycznie o wiele lepsze, bo jest to w rytm wszystko zrobione, więc plus jeden dla ciebie. Jeżeli chcesz iść w tym kierunku, to możesz sobie iść w tym kierunku, bo podejrzewam, że to będzie chwytliwe, nie? Nawet jak Minecraft, chociaż Minecraft, nie wiem, czy będzie w ogóle taki czas, że Minecraft faktycznie zejdzie na psy. To będzie cały czas modne. Jak nie teraz, to za 10 lat znowu wrócą i znowu twoje animacje będą miały oglądalność, więc rób to dalej, będziesz wielki, na pewno. Okej, tutaj jeszcze coś innego. Hej, Prozure, wysyłam ci moją animację. PS, mam prośbę, czy możesz zrobić animację completed map. Kompletnie nie wiem, czym to jest. Musicie mi wytłumaczyć w komentarzach najpierw. Sprawdźmy to. Okej, co jest? Jak się nazywa to zwierzę? Refleks. Poczekajcie. Sprawdźmy to dalej. Nie no, biedny piesek, wilczek. Cóż to jest? Czekaj, bo to może być jakiś plot twist, którego się nie spodziewamy. Okej, podoba mi się tak, pasowałaś tło w to wszystko. Czekam na plot twist. Jeżeli mam pomóc, to chodzenie powinno być zrobione, że najpierw idzie prawa, przednia łapa i tylna dochodzi, potem lewa, przednia i tylna dochodzi. To powinno być tak, wiesz. Tak jak konie chodzą, ponieważ zwierzęta nie chodzą nigdy manualnie obiema nogami, łapami, że przednia, tylna, to źle wygląda. Nie są przede wszystkim pociągami, nie? Które chodzą w ten sposób. Musi być najpierw przednia, potem tylna, przednia, tylna, przednia, tylna, przednia, tylna i tak dalej, nie? Żeby to było takie flow. I przede wszystkim jak masz zwierzaka, staraj się, żeby udo, ta część tutaj, powiedzmy przedramię, nie wiem, piszczel,
plus stopa były osobno, bo jak dochodzi stopa do ziemi, to to się powinno też dogiąć i potem jak odchodzi od ziemi, to powinno się odgiąć lekko, nie? Żeby to też chodziło tutaj, bo jak jest tak o, to wygląda zawsze sztucznie źle i tak dalej. Ale bardzo dobra próba, próbuj dalej, kombinuj, rozwijaj. Jeżeli wilk był stworzony przez ciebie od podstaw, to plus jeden, dobre. Lecimy dalej. Okej, zostało nam 21 maili do końca. Powiem wam szczerze, że część animacji była bardzo prosta i też jakbym chciał pokazać wszyściuteńkie animacje na odcinku, to by nie starczyło czasu. Także te na maksa proste, podstawowe pomijałem, mam nadzieję, że mi wybaczycie. Aczkolwiek jeżeli podskillujecie umiejętności i wyślicie je na nowego maila, który pojawia wam się w tym momencie na dole, to na pewno je pokażę na odcinku. Ja pokazuję bardzo ciekawe, chociaż widzicie, że te proste też pokazuje, jeżeli mają coś więcej do pokazania niż tylko jakaś walka i rozwalanie głów. Wiecie, o co chodzi, nie? Mamy coś na koniec. Dawid Daymix. Dzień dobry, stworzyłem animację na odcinek. Jest to moja pierwsza animacja, nie licząc zrobionych na informatyce. Sprawdźmy. Animation versus Discord. Zobaczmy, czy jest to dobre, czy jest to średnie. Okej, jest to troszkę powolne, aczkolwiek jestem w stanie jeszcze zrozumieć ten ruch kursora. Jest to płynne, ale jest powolne. Co mogę tutaj już dodać i zasugerować, żeby troszkę zrobić płynniejsze ruchy? Okej, jest jakiś tam Discord wasz. Okej. Czy naprawdę myślisz, że patyczak może używać Discorda? No, rozumiem. No, ciekawe zakończenie, powiem ci, troszkę się zawiodłem, ale dzięki ci piękne za zgłoszenie. I cóż, dobrnęliśmy do samego końca, jest pierwszy mail z 2800. Piotr Szwarc po raz kolejny, słuchaj, widzę, że po kilku tygodniach podesłałeś nowe prace. Widać, że dynamika jest poprawiona, widać, że robisz to trochę lepiej niż ostatnio. Fajnie, że praca kamery też jest, przybliżenia jakieś. Bardzo brutalne, ale podoba mi się to, że te dasze tak ci się spodobały. Ojej, bardzo brutalne. Wygląda mocno jak animacja Shock, tak się nazywała od Terkoiza. I on tam właśnie miał tych daszy dużo i tymi daszami jakby robił uderzenia, imitował. Jeżeli dodałbyś dźwięki, efekt byłby piorunujący jak w Shock właśnie. Dobra, powiem wam tak, bardzo wam dziękuję za wszystkie zgłoszenia. Mam nadzieję, że na tego maila, który wam podałem na dole tutaj, wyślecie nowe animacje, które mogę obejrzeć na tym kanale. I cóż, jak co tydzień w następnym tygodniu we wtorek widzimy się w przeglądzie animacji i ocenianiu animacji moich widzów. Czwartek jest zawsze jakieś rysowanie, piątek jest symulator artysty, a w sobotę jest jakiś poradnik albo dodatkowe rysowanie, ponieważ każdy wtorek, czwartek, piątek i sobotę jest o 16:30 film na tym kanale. Więc jeżeli jeszcze nie jesteś subskrybentem, a przewijałeś początek tego filmu, zapraszam cię do zostawienia subskrypcji z dzwoneczkiem. Jeżeli film ci się podobał, daj łapkę w górę i napisz, która animacja podobała ci się najbardziej, która była twoim faworytem. Dzięki piękne za oglądanie, ja byłem Prozury, wy byliście wy Prozuraki, mam nadzieję. Trzymajcie się, do zobaczenia już za dwa dni na tym kanale. Cześć!